pakiecik. On nie jest pusty, bo on już jest trochę napełniony. Ale wygląda to w ten deseń. Dwukilowa butla. Starcza na dużo takich. Wężyk Zali, on tam kosztuje około 8 dolarów. No i tutaj widać taką, już kiedyś na którymś filmiku pokazywałem, taka przeloteczka za 7 zł ze sklepu gazowego. Cały myk polega na tym. Pusty zbiorniczek. Dokręcamy do końcóweczki. Odkręcamy zawór na butli. Odkręcamy. Podejdziesz bliżej. Kręć tutaj wężyk. Odkręcywujemy. I tak się przelewa. Po paru chwilach już jest naładowany. Także taką czynność trzeba powtórzyć 2-3-krotnie. A przy okazji troszeczkę powietrzyć zaworki, ale robi się to bez żadnego problemu. Koszt napełnienia takiego 100-gramowego kartusza nie przekracza złotówki.